Miejski Dom Kultury 2019. Działalność Miejskiego Domu Kultury jest wielokierunkowa. Poza spotkaniami okolicznościowymi i salą ślubów, przede wszystkim to miejsce, w którym społeczność rumska może rozwijać swoje pasje. Sekcja plastyczna, muzyczna, teatralna, taneczna, a także sekcja młodego konstruktora, która zaistniała na stałe w MDK dzięki letnim warsztatom majsterkowania realizowanym z budżetu obywatelskiego. Einstein powiedział, że człowiek uczy się najszybciej poprzez zabawę, dlatego działalność edukacyjna instytucji kładzie nacisk na tego typu zajęcia, organizację konkursów dla dzieci oraz projekty artystyczne. W 2019 roku odbyła się czwarta edycja rumskiego wokalu, gdzie na scenie pojawili się kolejni rozśpiewani mieszkańcy miasta i okolic. Trzecia edycja Wiersz o gadania, która z kolei wyłoniła zdolnych aktorsko uczestników, a także druga edycja lekcji z kulturą, dzięki którym przez cały rok dzieci i młodzież z rumskich szkół zapoznają się z domami kultury w mieście. W roku 2019 w Dworku pod Lipami szkoły podstawowe uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami chóru kaszubskiego Rumianie obchodzącego 15-lecie swojej działalności, zaś młodzież ze szkół ponadpodstawowych przychodziła do Janowskiego Domu Kultury na spektakle i spotkania z aktorami Zawodowego Teatru MDK. Teatr skupia zawodowych aktorów i reżyserów, a w danym roku obchodził swoje dwie premiery. Dużym uznaniem cieszył się także edukacyjny ogródek Cztery Pory Roku, w którym pojawiły się hotele dla pszczół i miododajne krzewy. Inny, nowy projekt 2019 roku to Muzyczne Odkrycie Roku, czyli konkurs dla zespołów Młoda Metropolia, organizowany we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku oraz studiem nagraniowym Stacja Muzyka z Rumi. Kolejną lwią częścią zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury jest organizacja imprez, do których należą wernisaże, wieczory poetyckie, spotkania autorskie, koncerty kameralne, spektakle teatralne czy imprezy plenerowe. Radość najmłodszym sprawiło Święto Kolorów, zaś całymi rodzinami bawić się można było podczas Jarmarku Kaszubskiego czy Letniego Chaosu i Zimnych Lodów. Imprezy plenerowe, których Miejski Dom Kultury był współorganizatorem, również okazały się wspaniałą atrakcją dla mieszkańców. Były to m.in. Festiwal Światła, Festiwal Food Trucków, Teatr pod Gwiazdami czy Letnie Kino. Przez cały rok przez budynek przewija się około 20 tysięcy ludzi. To zasługa także niemalże 11 organizacji pozarządowych, które mają siedzibę w MDK Rumia. Najliczniejsze z nich to Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów i Rencistów. Dlatego też dzięki odnowieniu elewacji, ganku, łazienek, podłóg cały czas staramy się, aby budynek był wizytówką miasta.